mi trochę brakuje takich medali niespodziewanych. Niespodzianek. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. No, do tej pory wygrywali ludzie, na których stawialiśmy. Nikt nie sprawił nam. Właściwie kobiety. Kobiety Tak, w i tu już się trzeba większości. byłoby zastanowić, bo Majka może też być kobietą, tak? Bo gdzieś tam w internecie wyczytałem, że faktycznie to Panie i Majka. panie, czyli można by tutaj rozpatrywać gdzieś tam psychikę, która ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o sport. Tutaj Marek już zaznaczył, że gdzieś tam w perspektywie jakiegoś tam czasu pracy, startów, my walczymy sami ze sobą. Gdzieś tam mamy swoje fobie, z którymi tak na dobrą sprawę my się mierzymy. Nie mierzymy się z przeciwnikami, tylko mierzymy się ze swoim strachem, ze swoimi obawami. Jeżeli je pokonamy, jeżeli w stanie będziemy przezwyciężyć to, co mamy w głowie, jesteśmy w stanie sięgnąć po najwyższe cele. I to jest w tym momencie według mnie najważniejsza z cech, jakie sportowcy powinni w sobie kształtować. Czyli tutaj bardzo duża zależność będzie od ludzi, którzy pracują z nami jako psychologowie, tak? Psychologowie sportu, bo wypracować pewną formę, pewną fizyczność możemy w każdym względzie. Każdy z nas będzie gdzieś tam wypracowywał podobny model, bo gdzieś ta praca będzie bardzo podobna, trenerów, gdzieś tam ten model szkolenia, ćwiczenia, które będziemy wykonywali, będą bardzo podobne. Natomiast na samym końcu pozostaje tylko i wyłącznie umysł zawodników. Jeżeli my dzisiaj weźmiemy statystyki chociażby z mojej ulubionej dyscypliny, jaką jest siatkówka, i porównamy, weźmiemy z jednej strony jedną kartkę, z drugiej strony drugą kartkę, te różnice będą znikome. To będzie 2%, 3%. I skąd się biorą te różnice? Różnice się biorą, że w końcówce takiego seta, który się tam gdzieś dzieje po 22, po 23, co ma w świętej pamięci Hubert Wagner, wielki nasz szkoleniowiec, to są rzeczy, które gdzieś tam bazują właśnie na psychice, gdzie popełnia człowiek błędy, walcząc z samym sobą w środku, nie z przeciwnikiem, bo ten przeciwnik jest taki sam. Jak ja, ty czy on, to są przeciwnicy z krwi i kości. Natomiast przegrywamy ze swoimi obawami w środku. I to jest przestroga dla młodych sportowców, żeby pamiętali o tym, że muszą przezwyciężać swoje gdzieś tam lęki.